Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zainaugurował nowy rok akademicki. Wykład inauguracyjny wygłosił Stanisław Kolbusz, prezes Stowarzyszenia Ekosystem Dziedzictwo Natury. My mamy ukształtowany model działalności, więc przede wszystkim koncentrujemy się na pewnej różnorodności wykładów i seminariów. Tematyka jest niezwykle bogata, bo to wykłady z zakresu historii, filozofii, wiedzy o sztuce, profilaktyki i ochrony zdrowia, historii religii, elementów prawa, ekonomii, etnografii, historii muzyki, więc właściwie każdy może znaleźć coś dla siebie. Ten rok będzie chyba podobny w kształcie tematycznym do poprzednich, ale chcemy przepoić go problematyką z zakresu zdrowego stylu życia i profilaktyki i ochrony zdrowia. Dlatego dzisiaj wymowny jest sam wykład. Czuję się wyróżniony, że ten uniwersytet zechciał zaprosić nas, żeby przekazać trochę wiedzy na temat takiej bardzo ciekawej ścieżki powrotu do zdrowego środowiska, czyli biologizacji. Biologizacja wywołuje duże zdziwienie, bo o co tu niby chodzi? Biologizacja, można powiedzieć, jest alternatywą chemizacji. Biologizacja to stosowanie biologicznych czynników, przenoszenie ich z organizmów, które sterują procesami, do tych działań, które można wykonać, realizować na zewnątrz. Natomiast Polska ma to wyjątkowe szczęście, że jest również definicja biologizacji rolnictwa. To jest właśnie opracowane przez Lesława Zimnego, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, gleboznawca, wydawca wielu wydawnictw encyklopedycznych. Precyzuje ją w ten sposób, że jest to stosowanie biologicznych czynników do uzyskiwania zdrowej żywności i ochrony środowiska. Inaugurację zakończył Festiwal Zdrowia z prezentacjami naturalnych probiotyków, zdrowego jedzenia i poradami dietetyka. Rusza siódmy sezon Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. Dziś odbyła się konferencja prasowa połączona z losowaniem drużyn. Tarnowska Liga Debatancka siódmy sezon to zmiana i reforma systemu rozgrywek. My dzisiaj będziemy losować pary, ponieważ jest 14 drużyn, nie będziemy debatować w grupach. I jeżeli Państwo śledzili rozgrywki Tarnowskiej Nocy Debaty, to przyjmujemy ten system, który funkcjonuje tam. To jest też ten system, który funkcjonuje w Krakowskiej Szkole Debaty. Tak wydyskutowaliśmy z opiekunami, z nauczycielami, aby ten system zaczął funkcjonować z racji na właśnie 14 drużyn, które funkcjonują w tym sezonie. Nowość jest taka, że witamy w tym roku pierwsze liceum z Dębicy. To jest nowa szkoła, która dołączyła się do nas, więc mamy łącznie już też 3 szkoły z Dębicy w naszym projekcie. W związku z tym odbędą się 2 rundy w takiej grupie, jakby w fazie grupowej, w tej fazie wstępnej, podstawowej, a następnie odbędą się pojedynki najlepszej 8, to są ćwierćfinały, potem półfinały i finał, jak zwykle w Teatrze imienia Ludwika Solskiego. W Lidze Debatanckiej biorą udział reprezentacje tarnowskich szkół średnich. Ogłoszony został konkurs na wykonanie projektu pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Pomnik stanie przed budynkiem Tarnowskiej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego przy Alei Solidarności, a na jego budowę zabezpieczono w miejskiej kasie 350 tysięcy złotych. Pomnik ma mieć wysokość od 5 do 7 metrów. Ma uhonorować nie tylko samego bohatera, ale także heroiczne czyny wszystkich walczących o niepodległość Tarnowian. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 9 listopada. Planowana jest organizacja wystawy pokonkursowej w celu publicznej prezentacji wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie prac. Najlepszych uczestników konkursu czekają nagrody w wysokości 15, 10 i 8 tysięcy złotych. Być rodzicem, jak zadbać o zdrowy rozwój dziecka. Tak brzmi hasło drugiej edycji konferencji edukacyjnej, która w sobotę 22 września odbędzie się w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Skierowana jest ona do rodziców tarnowskich dzieci, jak również do opiekunów, wychowawców oraz pedagogów placówek edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych. Konferencja ma na celu poszerzenie ich wiedzy na temat prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka. Dzięki wiedzy nabytej podczas sobotniego spotkania, jego uczestnicy nauczą się zapobiegać problemom rozwojowym i chorobom dzieci oraz, w razie konieczności, wychwytywać je na wczesnym etapie. Konferencja rozpocznie się o godzinie 10. Inicjatorem konferencji jest prezydent Tarnowa, a organizatorem Stowarzyszenie Mamy Tarnów. Konferencja ma charakter otwarty, a wstęp na nią jest wolny.
środę piłkarze Brukbetu Termaliki Nieciecza odrabiali piłkarskie zaległości z 9. kolejki Fortuny pierwszej ligi. Zagrali u siebie z Chojniczanką Chojnice. Słonie po raz pierwszy poprowadził nowy trener Marcin Kaczmarek. Ten zespół był w dołku, wierzę, że pomału będziemy go z tego dołka wyciągać i oczywiście było sporo niedoskonałości jeszcze w tej grze w ataku pozycyjnym, natomiast no nie jest prosta sprawa, jak przeciwnik broni całym zespołem, można powiedzieć w drugiej połowie widzieliśmy, że no poza jedną sytuacją to zespół gości nie zagroził nam specjalnie w tym meczu. Szkoda, że tak szybko straciliśmy bramkę z rzutu karnego. No takie są dzisiaj przepisy, że niestety można je interpretować w taki sposób, ja nie wiem, zobaczę na wideo. Ale bardzo fajnie weszliśmy w ten mecz, za chwilę znowu dzwon, także tak z punktu widzenia w cudzysłowie oczywiście psychologicznego to było na pewno trudne dla naszego zespołu. Tym bardziej cieszę się, że w tak trudnej sytuacji potrafiliśmy odwrócić losy z tego meczu. Takie zwycięstwo w ostatniej minucie na pewno bardzo zawsze cieszy i buduje zespół. Kolejne spotkanie przed własną publicznością Słonie rozegrają w sobotę 22 września z Chrobrym Głogów.